Dobry wieczór, Wiktoria Katus, zapraszam na Sportopolski Ekstra. Najlepszych 8 par żeńskich i 16 duetów męskich rywalizowało w finałach tegorocznych Mistrzostw Nysy w siatkówce plażowej. W Skorochowie jest Bartosz Kamiński. Bartku, czy znamy już rozstrzygnięcia tego turnieju? Witam Cię, Wiktorio, witam Państwa. Tak, znamy wszystkie rozstrzygnięcia tegorocznych Mistrzostw Nysy w siatkówce plażowej, ale myślę, że więcej o tym opowie prezes Beach Volley Nysa, Wojciech Kondracki. Witam serdecznie. Witam serdecznie. No właśnie trwa dekoracja, właśnie czekamy właściwie już na tę dekorację. No ale co się działo w finałach, bo w finałach działo się bardzo dużo. Oj, bardzo dużo, naprawdę. Ja jestem cały jeszcze w emocjach. Cieszę się bardzo, że bez kontuzji się skończyło. Od wczoraj walczyli mężczyźni, najlepsza szesnastka z eliminacji. Dzisiaj dołączyły panie, ósemka. To, co już było w tym finale, to było po prostu najśmielsze oczekiwania. Bardzo, bardzo się cieszę, że wreszcie pierwszy raz, można powiedzieć, w historii Mistrzostw Nysy organizowany przez Beach Volley Nysa zdobył Nysanin, Michał Nalborski. Super, mega, mega się cieszę. Troszkę z pogodą było dzisiaj różnie, ale bardzo, bardzo się cieszę, że wreszcie doszliśmy do końca. Ta pasta tiebreaków działa się już w sumie wczoraj od tych pierwszej szesnastki turnieju mężczyzn. Tak, tak. Tych tiebreaków było mnóstwo od wczoraj. Dzisiaj tak samo potwierdziły to panie. To tylko świadczy o tym, że turniej finałowy był tak wyrównany, że w kuluarach się mówiło, nawet siatkarze sami sobie mówili, że gdyby ten turniej się odbył tydzień później tym samym składem, całkiem inaczej by to wszystko wyglądało. No dzisiaj padł na pewno rekord. Panie rozegrały mecz godzinę i 10 minut na przewagi po 30 punktów, a graliśmy do 15. Coś niesamowitego. To znamy już nazwisko jednego zwycięzcy, Nysanina. Kto jeszcze wygra w turnieju mężczyzn i kto wygra w turnieju kobiet? Tak, Michał dzisiaj grał w parze z aktualnym wicemistrzem świata Straży Pożarnej, Kubą Korczykiem. Pokonał w wielkim finale wicemistrza aktualnego Polski Mateusza Podborączyńskiego i Pawła Malickiego. O miejsce, o trzecie walczyła drużyna, już tylko sobie przypomnę, tak, z Wrocławia. Pokonała Pawła Kozielskiego i Aleksandra Wawrzyka z Sieradza i Kalisza. A u pań, no u pań moim zdaniem taka mała niespodzianka, wrocławianki wygrały. Olszewska Brożek, pokonując w finale krakowski duet Nowak-Szymańska. Cieszę się naprawdę niezmiernie, że dobiegło to wszystko w pozytywnej atmosferze i to, co pokazały dziewczyny i mężczyźni, to tylko naprawdę nas utwierdza w tym, że to się wszystko naprawdę dzieje i cieszę się z frekwencji, bo wystąpiło u nas mężczyzn ponad 80 nazwisk, u kobiet ponad 60, także tylko naprawdę się cieszyć. Czyli tak, sportowo jak wiemy top, organizacyjnie mam nadzieję, że też. Ja sam się nie lubię chwalić, wystarczy wysłuchać, no to też właśnie dzięki Państwu, bo naprawdę zrobiliście kawał dobrej roboty przez te półtora miesiąca jako patron medialny TVP3 Opole, dziękuję Wam bardzo za to. No to sami w wywiadach, które udzielały Wam, nie mnie oceniać o organizację, na tę chwilę nawet można się poszczycić, że tam dziewczyny, które jeżdżą po mistrzostwach Polski, po Orlenach, po całej Polsce, twierdzą, że jest to jedno z najlepszych turniej na południu Polski. To nas tylko mobilizuje do dalszej pracy i cieszę się, że taką mamy opinię wśród właśnie siatkarzy. To tak na koniec, bardzo krótko, bo mamy mało czasu. Teraz odpoczynek, czy już myśli na przyszły rok? No najpierw teraz chcielibyśmy odpocząć troszkę, bo naprawdę to jest pół roku takiej naprawdę mozolnej, ciężkiej pracy na to, żeby te półtora miesiąca praktycznie trwało. Na pewno nie zaprzestaniemy. Cieszę się bardzo, że nasi sponsorzy będą dalej z nami. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. A my zapraszamy na wypowiedzi zwycięzców do jutrzejszego Sportu Polskiego. Dziękujemy bardzo za relację, a my tymczasem przenosimy się do Paryża, ponieważ trwa 9. dzień Igrzysk Olimpijskich. Na miejscu w stolicy Francji jest Marek Świerczyński. Teraz więc w programie czas na informacje z najważniejszej sportowej imprezy. Dobry wieczór z paryskiego Tuileries. To właśnie tu już 9. dzień. Płonie olimpijski ogień, a sportowcy z całego świata w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od tego miejsca walczą o olimpijskie medale. Licznik reprezentacji Polski zatrzymał się na razie na liczbie 4, czyli jednym srebrnym i 3 brązowych, ale jeszcze dziś
ta liczba może się zwiększyć, a nawet podwoić, bo przecież dopiero co przedwczoraj rozpoczęła się rywalizacja lekkoatletów, a dziś chociażby finał rzutu młotem z dwoma Polakami. Skoro już jesteśmy przy lekkiej atletyce, to wczoraj swój olimpijski debiut zakończył Filip Rak, biegacz AZS-u Politechniki Opolskiej, zakończył, bo nie awansował do biegu półfinałowego. Awansowało trzech zawodników, on zajął siódme miejsce i ktoś mógłby powiedzieć daleko, słabo, ale to nie do końca prawda, bo gdzie osiągać najlepsze wyniki w życiu, jeśli nie na Igrzyskach Olimpijskich. Filip Rak pobiegł zaledwie o 0,8 sekundy wolniej od swojego rekordu życiowego i sam po biegu powiedział, że z jednej strony, jeśli chodzi o czas, to jest zadowolony, ale z drugiej wie też, nad czym musi pracować. Jeżeli chodzi o pracę, to mają co robić i o czym myśleć polscy siatkarze. To ta drużyna, w której też, jak Państwo zapewne wiedzą, jest sporo tych opolskich wątków. Siatkarze co prawda awansowali do ćwierćfinału, ale w ostatnim meczu fazy grupowej olimpijskiego turnieju przegrali przecież wczoraj z Włochami 1-3. W ćwierćfinale zagrają ze Słowenią i po takim meczu jak ten wczorajszy wśród kibiców chyba trudno o optymizm, a czasu niewiele. Mecz ćwierćfinałowy już jutro o godzinie 9:00 i to on zdefiniuje, czy te nadzieje siatkarzy na medal zostaną wreszcie spełnione, czy trzeba będzie czekać kolejne 4 lata. Jako się rzekło, jeszcze zanim siatkarze wybiegną na boisko, kilka tych szans medalowych będzie. Mniej więcej teraz powinna swój finał rozpoczynać pływaczka Katarzyna Łasik na 50 metrów stylem dowolnym. Zatem czekamy na dobre wieści z areny pływackiej La Défense. Dla Sportu Opolskiego Ekstra z Paryża, Marek Świerczyński. Niestety dobre wiadomości do nas nie przypłynęły. Polska w finale uplasowała się na miejscu 5, do podium tracąc 13 setnych sekundy. My tymczasem wracamy na Opolszczyznę. Za nami 3. edycja w memoriału Grzegorza Lochowicza, zmarłego prezesa Dremanu Opole Komprachcice. Opolski zespół jak co roku był gospodarzem turnieju, a w tym wydarzeniu zainaugurował przygotowania do nowego sezonu Fogo Futsal Ekstraklasy. Grzegorz Lachowicz zmarł 15 marca 2021 roku w wieku 41 lat. Zawodnicy oraz współpracownicy Dremanu do tej pory serdecznie go wspominają. To człowiek instytucja, on tak naprawdę swoją energią napędzał ten klub, nigdy nie zadowalał się małymi sukcesami, zawsze chciał ekstraklasy, wspólnie udało nam się to osiągnąć. Świętej pamięci Grzesiek był naprawdę idealnym prezesem dla tego klubu. Jego brakuje tutaj moim zdaniem, bo się wszyscy śmiali, że jak go wyrzucali drzwiami, to wracał oknem do wszystkich i naprawdę, no, on zapoczątkował tutaj futsal tak naprawdę w Opolszczyźnie. Główną częścią memoriału był turniej, w którym wzięły udział 4 drużyny na co dzień rywalizujące w Fogo Futsal Ekstraklasie. Poza Dremanem w opolskiej z tego arenie zagrały Piast Gliwice, Teksom Eurobus Przemyśl oraz GI Male przy Artsoft Leszno. W pierwszym półfinale Opolanie podejmowali Gliwiczan. Kibice Tygrysów mogli zobaczyć w akcji kilku nowych zawodników, między innymi Mateusza Mrowca czy Mateusza Kosowskiego. Byłem teraz przez 2 sezony w GKS-ie Tychy w pierwszej lidze, byłem tam wypoczęty z rekordu i po poprzednim sezonie dostałem tutaj zapytanie od trenera, czy nie chciałbym tutaj dołączyć do zespołu. I w koniec końców wylądowałem tutaj z tego ja, jak i klub. Myślę, że jesteśmy zadowoleni. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Za to w drugiej części gry padły 3 gole. Wynik otworzył w 28 minucie Marek Bugański. Jednak dwukrotnie odpowiadali goście. Najpierw do siatki trafił Jakub Kozłowski, a wynik na 2-1 ustalił Vinicius Lazaretti. Myślę, że mecz był wyrównany i zadecydowały te naprawdę detale, bo my nie mieliśmy może jakichś klarownych sytuacji, poza tym gdzie strzeliliśmy bramkę, tak samo Piast. Po prostu widać, że tutaj Piast jest trochę bardziej zgranym zespołem, ponieważ my też jesteśmy to stosunkowo nowym zespołem i cały czas się uczymy nawzajem zachowań na boisku. Myślę, że zaskoczyliśmy pozytywnie, znowu wygrywaliśmy z Piastem, no i znowu z nami wygrali w końcówce 1-2, no w końcu trzeba przełamać tą pasę, może w lidze się uda. W drugim półfinale Eurobus pokonał GI Male przy Artsoft Leszno 2-1. W rywalizacji o wygraną w turnieju Przemyślanie po rzutach karnych pokonali Piasta 4-2. Podium uzupełnił zespół z Leszna, który zwyciężył z Dremanem 3-2.
Przechodzimy z parkietu na boiska trawiaste. Po roku przerwy Stalbrzeg wraca na piłkarski czwarty poziom rozgrywkowy. W inauguracyjnym spotkaniu grupy trzeciej Betclic trzeciej ligi Brzeżanie podejmowali 11. ekipę zeszłego sezonu Karinę Gubin. W brzeskim zespole przed rozgrywkami doszło do małej rewolucji kadrowej. Odeszło 4, a przyszło 5 zawodników. A wszystko po to, by zrealizować przedsezonowe cele. Ja wierzę głęboko, że będziemy punktować w zimie, usiądziemy. Jeżeli będzie sytuacja, że będzie słabo, no to rzeczywiście wtedy cele będą ukierunkowane na utrzymanie. Ale ja głęboko wierzę, że tych punktów zrobimy odpowiednią ilość, żeby w tym środku tabeli na pewno się zadomowić. W 13 minucie wynik otworzyła Stal. Wiktor Nachrebecki faulował w polu karnym Mariusza Idzika. 11 na gola zamienił Maciej Rakoczy, choć bliski obrony był golkiper przyjezdnych Jakub Rędzio. Pozostała część pierwszej połowy toczyła się głównie w środkowej części boiska i obie drużyny nie stworzyły sobie dobrych sytuacji bramkowych. Kwadrans po zmianie stron bramkarza Kariny próbował zaskoczyć strzałem z połowy Rakoczy, lecz piłka minęła słupek. W 68 minucie obrońca gospodarzy Jakub Kowalski faulował w 16 Denisa Matuszewskiego. Do futbolówki ustawionej na 11 metrze podszedł sam poszkodowany. Trafił w poprzeczkę, ale na jego szczęście piłka odbiła się od pleców interweniującego Aleksandra Firka i wpadła do siatki. Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się podziałem punktów, decydującego gola w doliczonym czasie gry dla Gubinian zdobył Nachrebecki. Stalbrzeg, Karina Gubin 1-2. Końcówka taka, uważam, trochę box to box, stały fragment za stały fragment. No i nieszczęsna 93. minuta i jednak goście okazali się skuteczniejsi. Szacunek dla drużyny ogólnie całej, bo wyjść z 1-0 na wyjeździe. Oczywiście wiadomym jest to, że taki gol w ostatniej minucie smakuje podwójnie i na pewno to cieszy bardzo. Drugi z przedstawicieli Opolszczyzny w grupie trzeciej Betclic trzeciej ligi, MKS Kluczbork, na inaugurację zremisował u siebie z Wartą Gorzów Wielkopolski 1-1. Tuż przed przerwą gola dla gospodarzy zdobył Patryk Wiśniowski, a wynik ustalił w doliczonym czasie znany z występów w LZS-ie Starowice Adam Setla. Pozostajemy w temacie piłki nożnej. Za nami pierwsza runda Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Z kamerą byliśmy obecni w Źlinicach, gdzie miejscowy Orzeł zmierzył się z Małą Panwią Ozimek. Przez większą część pierwszej połowy działo się niewiele. Wynik spotkania otworzył dopiero w 33 minucie Piotr Strzelecki. I jak się później okazało, zespół z Ozimka jednobramkowe prowadzenie utrzymał do przerwy. Po zmianie stron gra była bardziej ofensywna. W 54 minucie na 2-0 dla gości podwyższył Kamil Szczypiński. A kilkanaście sekund później swoje drugie trafienie w tym meczu zanotował Strzelecki, czym podwyższył na 3-0. To już 67 minuta i honorowy gol dla Orła. Dośrodkowanie Mateusza Błazego wykorzystał głową Aleksander Gajda. Orzeł Źlinice, Mała Panew Ozimek 1-3. Podcięły nam trochę te dwie szybkie bramki w drugiej połowie, bo dostaliśmy je praktycznie po minucie, po naszym jeszcze rozpoczęciu. Ogólnie no, graliśmy praktycznie z drużyną, która w tamtym sezonie awansowała do trzeciej ligi. Wiedzieliśmy, że będzie to ciężki mecz. Podeszliśmy do tego z szacunkiem, z charakterem. No, wiadomo, no, oni musieli, my mogliśmy, jak to mówi to przysłowie takie. Powiem szczerze, że nie jestem zadowolony z tego meczu, bo zagraliśmy słabo. Najważniejsze jest to, że awansowaliśmy, ale za tydzień, jeżeli chcemy myśleć o czymkolwiek w tej lidze, to zdecydowanie nasza gra musi być lepsza. Druga, trzecia bramka, zamiast kontrolować spokojnie to spotkanie, cierpliwie rozgrywać i szukać kolejnych szans, dopuściliśmy rywala do głosu, co uważam, no nie powinno nam się było przytrafić. Zespół z Ozimka w następnej rundzie zmierzy się z Czarnymi Otmuchów, którzy pokonali na wyjeździe 3-2 LZS Skorogoszcz. Prawdziwy grad bramek spadł natomiast w spotkaniach między Stobrawą Ligota Dolna a Ruchem Zdzieszowice, LZS-em Chrząstowice a Polonią Nysa oraz Unią Kolonowskie a iPrimem Bogacica. Kolejny etap rozgrywek zaplanowany jest na 28 sierpnia. A teraz coś dla fanów Szczypiorniaka. Gwardia Opole ma za sobą pierwszy sparing w okresie przygotowawczym. Podopieczni Bartosza Jureckiego zmierzyli się w piątek przed własną publicznością z Górnikiem Zabrze. Dla obu drużyn był to pierwszy sprawdzian przed startem kolejnego sezonu w Orlen Superlidze. Trudno się zatem dziwić, że oba zespoły miały podobny plan na rozegranie meczu kontrolnego, w którym nie do końca najważniejszy był wynik. Troszeczkę szachowaliśmy też pozycjami niektórymi zawodnikami.
Na pewno były momenty fajne, fajne w obronie, gdzie była ta współpraca, była pomoc, ale też nam się zdarzały takie momenty właśnie, że gdzieś zostawialiśmy kogoś samego jeden na jeden. Oczywiście drużyna Zabrze to jest drużyna, która gra w pucharach już drugi rok i ma skompletowała w tym roku chyba jeszcze mocniejszą drużynę. To zupełnie nie patrzyliśmy na wynik. Chodzi o to, żeby na tym etapie popełnić jak najmniej błędów, nie? A raczej grać i w różnych zestawach dać wszystkim zawodnikom pograć. Na razie pracowaliśmy bardzo mocno fizycznie i można powiedzieć, że z piłkami niewiele mieliśmy wspólnego. Mecz świetnie rozpoczęli goście, którzy po kwadransie prowadzili już 11-7, a na przerwę schodzili z 5-punktową zaliczką na swoją korzyść 16-11. Wśród gości skuteczni byli m.in. Dmytro Artymenko, Bogdan Czerkaszenko czy Dan Emil Rakocza. W szeregach gospodarzy trafiali zaś Piotr Jędraszczyk, Antoni Łągowski czy Kacper Aksamit. Po zmianie stron obraz gry był podobny, a tempo rywalizacji w dalszym ciągu nadawali przyjezdni. Po 45 minutach gry Górnik prowadził 24-18, a ostatecznie zwyciężył różnicą 7 punktów. Najskuteczniejszymi zawodnikami wśród gwardzistów byli Aksamit i Mateusz Wojdan, którzy trafili po 4 razy, zaś 6 oczek, czyli najwięcej po stronie ekipy z Zabrza, miał Artymenko. Gwardia Opole, Górnik Zabrze, 23-30. Mamy młodych zawodników, mamy kilku zawodników kontuzjowanych albo z małymi urazami, gdzie nie chcieliśmy ryzykować ich jakby pogłębienia, a wychodzą już z tego, więc myślę, że mam nadzieję, że od poniedziałku już będziemy w komplecie. Wydaje mi się, że jak na nasze możliwości kadrowe w tym momencie, to kondycyjnie fajnie wypadliśmy. Wprowadzamy teraz paru nowych chłopaków dopiero do zespołu, także zgrywamy się. Mamy chyba jeden z młodszych zespołów teraz w lidze. Jeśli o to chodzi, jak już wszystko przeprowadzimy do końca, to wydaje mi się, że będziemy grali naprawdę fajną piłkę ręczną. Kolejny sparing w okresie przygotowawczym Opolanie rozegrają w najbliższy wtorek we własnej hali z drużyną z Brna. Na koniec informacja sprzed kilkunastu minut. Odra Opole na wyjeździe przegrała 3-0 z Brookbet Termaliką. Relacja z tego spotkania w jutrzejszym Sporcie Opolskim. A my teraz już kończymy nasz magazyn na następny Sport Opolski Ekstra. Zapraszam Państwa już za tydzień. Spokojnego wieczoru i do zobaczenia.